Rekordowy 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kozienicach. Studniówka uczniów 1. Liceum Ogólnokształcącego. Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Renata Jasek, witam i zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia z terenu gminy i całego powiatu kozienickiego. Zaczynamy od relacji z przebiegu 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kozienicach. W tym roku padł rekord. Zebrano prawie 60 tysięcy złotych. Niestety, tragiczne wydarzenia w Gdańsku sprawiły, że radość z pobitego rekordu nie jest już taka sama. Tegoroczne granie podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kozienicach było rekordowe. Zebrano prawie 60 tysięcy złotych, a dokładnie 59 709 zł i 32 grosze. Tym samym pobity został rekord z 2012 roku, kiedy nasz sztab zebrał ponad 52 tysiące złotych. W tym roku zbierano środki na zakup sprzętu do specjalistycznych szpitali dziecięcych. W największej orkiestrze świata zagrali Ogród Jordanowski, gdzie mieścił się sztab, oraz Centrum Kulturalno-Artystyczne, gdzie Dom Kultury wspólnie ze Szkołą Muzyczną zorganizowali koncert charytatywny. Przygotowania do finału rozpoczęły się już w piątek. To wówczas w Ogrodzie Jordanowskim odbyło się spotkanie organizacyjne wolontariuszy z szefową sztabu oraz przedstawicielami policji. Dzisiejsze spotkanie jest poświęcone temu, żeby bezpiecznie przygotować wolontariuszy do kwestowania. To będzie taka odprawa wolontariuszy. W niedzielę od wczesnych godzin porannych 60 wolontariuszy kwestowało na ulicach Kozienic oraz okolicznych miejscowości. Każdy wolontariusz powinien mieć puszkę swoją z numerkiem. Oprócz tego swój identyfikator, na którym jest wszystkie dane, można powiedzieć, podane i serduszka. Kozieniczanie bardzo chętnie wspomagają tą akcję. Przeważnie widzimy uśmiechy na twarzach Kozienic. Wrzucają nam pieniążki i uśmiechają się bardzo serdecznie, więc jest bardzo sympatycznie. Bardzo często ludzie dużo dają, ale są też ludzie, którzy w ogóle nas pomijają. A macie jakiś sposób na to, żeby zachęcić takich niezdecydowanych? Uśmiech. Jak co roku do wspólnego grania z Jurkiem Owsiakiem przyłączyli się też członkowie Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych. Mamy 3 zespoły do zbiórki. Chcemy wesprzeć zbiórkę na rzecz zakupowania specjalistycznego sprzętu dla dzieci. Chcemy po prostu więcej pieniędzy zebrać razem w sile. My będziemy działać, zachęcać do wsparcia, żeby ludzie wrzucali, a jaki będzie finał, to zobaczymy później, jak nas podliczą. Jak można było zauważyć, na ulicach naszego miasta kozieniczanie chętnie wspierali te akcje. Proszę nam powiedzieć, jak ocenia pan akcję WOSP-u? No bardzo solidna robota pana Jurka. I wspiera pan co roku? Tak, co roku wspieram. Bo to jest cel szlachetny, jakby nie było. Pamiętam, mój syn się urodził, nie był wcześniakiem. Nie było takich jeszcze, tych, jak się nazywa, różnych specjalistycznych maszyn, żeby się opiekowały tymi dziećmi. A teraz, niestety, dzieci mają możliwość przeżycia. Pani zdaniem, to jest akcja potrzebna? Potrzebna. A dlaczego? Dlatego, że pomaga ludziom, zarówno dzieciom, jak i później chyba w wieku takim jak moim też. Nad bezpieczeństwem kwestujących czuwała kozienicka policja. Ci, których puszki się napełniły, wracali do sztabu, gdzie przekazywali uzbierane pieniądze do przeliczenia. Tu czekał też na nich poczęstunek, czyli zupa ogórkowa i rożki. Tu też odbywało się wielkie liczenie, które prowadziła sprawdzona od wielu lat ekipa. Większość z tych osób wspiera orkiestrę od ponad 20 lat. Sztab odwiedził także burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Rafałem Suchermanem. Generalnie jestem pozytywnie nastawiony do akcji, które łączą ludzi, którzy wzbudzają pozytywne emocje, tak? Jeżeli angażujemy swoje siły, swoje środki w sposób bezinteresowny, chcąc pomagać innym, to myślę, że takie akcje należy wspierać. Mam przy sobie serduszko czerwone WOŚP-u, ale też mam przecież w domu świecę Caritasu. Jest wiele różnych akcji, którym możemy pomagać ludziom, którzy są w potrzebie. Bo dzisiaj, wiadomo, lepiej jest być pomagającym, ale los bywa przekorny. Czasami może się zdarzyć, że i my będziemy potrzebowali tej pomocy, dlatego warto w sposób bezinteresowny uczyć
takiej czysto ludzkiej dobroci już od najmłodszych lat. Zbiórka uliczna zakończyła się około godziny 13. W tym roku w puszkach najwięcej przynieśli Sara Smargold 2747,42 zł, Anna Grządziela 2247,75 zł oraz Filip Zabiegałowski 1839,87 zł. W jaki sposób przekonywaliście ludzi do tego, żeby wrzucali do waszych puszek pieniądze? Na pewno szczerym uśmiechem. Pomagały mi również moje koleżanki, a także mój pies, który kwestował razem ze mną. A ty jaki miałeś sposób? Uśmiechem i zabrałam ze sobą oczywiście też harcerki. No i po prostu byciem miłym dla ludzi. Oni z chęcią pomagali. A twój sekret? Urok osobisty. Między innymi ci wolontariusze, którzy zebrali najwięcej, pojechali wraz z przedstawicielami Kozienickiego Sztabu do Sztabu Głównego do Warszawy. Tam będą wszelkiego rodzaju imprezy. My jesteśmy już tam zapisani na odpowiednią godzinę. Między godziną 16 a 17 wyjedziemy. Jeżeli już będziemy mieli spakowane wszystkie koperty, pieniążki będą zapakowane w bezpieczne koperty i te koperty w asyście wolontariuszy zawieziemy właśnie do sztabu. Jednocześnie tam zwiedzimy całe zaplecze, bo też wyraziliśmy taką chęć, żeby wolontariusze, którzy pojadą, mieli jakąś tam korzyść z tego i poczekamy do światełka. Oprócz zbiórki w sztabie, do grania z największą orkiestrą świata włączył się Kozienicki Dom Kultury. Tu już od 15 grudnia ustawiona była w kasach skarbona stacjonarna. Datki do niej można było wrzucać w niedzielę do godziny 21. W Centrum Kulturalno-Artystycznym odbył się także koncert charytatywny przygotowany wspólnie przez Kozienicki Dom Kultury i Szkołę Muzyczną. Zgromadzonych powitał w imieniu swoim i dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwiry Kozłowskiej, dyrektor Szkoły Muzycznej Zdzisław Włodarski. W gronie przybyłych był m.in. przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucharman. Podczas koncertu wystąpili uczniowie Kozienickiej Szkoły Muzycznej oraz chór Mały Gospel i soliści z Młodzieżowej Estrady Piosenki działającej w Kozienickim Domu Kultury. Nie mam serca do czekania, do liczenia, do zbierania, nie mnie nie zrozumie pan. Nie mam głowy do posady, do parady, do ogłady, to zbyt opłakany stan. Koncert poprowadzili Aleksandra Sitnik i Tomasz Gieroń. Po koncercie o 20 przed budynkiem centrum wysłano światełko do nieba. Było ono wyjątkowe, bez pokazu sztucznych ogni. Każdy z przybyłych otrzymał natomiast zimne ognie i wspólnie połączono się z aniołami. Poniedziałkowy poranek w sztabie orkiestry odbyło się natomiast liczenie datków z dwóch puszek stacjonarnych, które znajdowały się w Ogrodzie Jordanowskim i Centrum Kulturalno-Artystycznym. W puszce z CKA było ponad 9000 zł, a w puszce z Ogrodu Jordanowskiego ponad 1600. Dodając do tego kwotę z kwesty ulicznej w wysokości 49 729,66 zł, mamy rekordową w Kozienicach sumę 59 709 zł i 32 groszy. Po zakończeniu 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kozienicach burmistrz Piotr Kozłowski i przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucharman wystosowali list otwarty do mieszkańców ziemi kozienickiej. Czytamy w nim m.in. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy swoją szlachetną darowizną, gestem płynącym prosto z serca wsparli kozienickie działania realizowane na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku Państwa szczodrość spowodowała, iż Kozienicki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uzbierał rekordową sumę pieniędzy. W dalszej części listu zawarte są podziękowania dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie tego finału w Kozienicach, czyli szefowej sztabu oraz dyrektorów Szkoły Muzycznej i Kozienickiego Domu Kultury. List kończy się nawiązaniem do tragicznych wydarzeń w Gdańsku. Niestety tegoroczne, symboliczne, ogólnopolskie zakończenie pięknej inicjatywy smutno zapisuje się w historii akcji. Tragiczne wydarzenie, które miało miejsce w Gdańsku, spowodowało, iż zamiast entuzjazmu i radości cała Polska zadrżała. Czerwone, rozpoznawalne na całym świecie serce WOŚP przybrało czarną barwę. Pełna treść listu dostępna jest m.in. na stronie Urzędu Miejskiego www.kozienice.pl oraz w naszym bloku ogłoszeń KK Info. W
W sobotę 12 stycznia odbyła się studniówka uczniów z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Kozienicach. Relacja Mariusza Basaja. W sobotę 12 stycznia odbyła się pierwsza z tegorocznych kozienickich studniówek. Tradycyjnego poloneza odtańczyli tego wieczoru uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Czarnieckiego. Tym razem bal odbył się w jednym z lokali Wiedni w gminie Pionki. A maturzystom w tej wyjątkowej chwili towarzyszyli ich rodzice, bliscy, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Wszystkich przybyłych przywitała wicedyrektor szkoły Anna Liwocha, która jako pierwsza złożyła życzenia abiturientom. Z całego serca życzę Wam powodzenia na maturze i w dalszym dorosłym życiu. Mam nadzieję, że symboliczne 100 dni, które pozostało Wam do egzaminu, upłynie w spokojnej i twórczej atmosferze. Życzę Wam pomyślności, połamania piór i odwagi, która dodaje skrzydeł i prowadzi do wymarzonego celu. Wicedyrektor złożyła również podziękowania gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły oraz rodzicom maturzystów za zaangażowanie we wspólną pracę z uczniami. Dalszą część uroczystości poprowadzili przedstawiciele rodziców, Aneta Szczypiór i Norbert Piechurski. Z najlepszymi życzeniami do maturzystów zwrócili się również goście, między innymi przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Stysiak. Chciałem Wam przypomnieć, że w życiu człowieka coś się rozpoczyna i coś się kończy. Dla Was nauka w tej szkole zbliża się do tego końca. Przed Wami finisz, za 100 dni egzamin maturalny. W imieniu Rady Powiatu życzę, aby trud Waszej nauki zaowocował tym, o czym marzycie. Odczytał on również list, jaki do abiturientów wystosował starosta Andrzej Jung. Specjalny list do uczniów pierwszego LO przekazał również burmistrz Piotr Kozłowski, a jego treść przytoczyła wicedyrektor szkoły. Ponadto głos zabrali jeszcze przedstawiciele maturzystów Aleksandra Mierzejewska i Cezary Molenda, przewodniczący samorządu uczniowskiego Dawid Bernaś, przedstawiciele rodziców i pozostali zaproszeni goście. W tak wyjątkowej chwili specjalne podziękowania i kwiaty trafiły do wychowawczyń poszczególnych klas maturalnych, czyli do Edyty Tarczyńskiej, Małgorzaty Kuśmierczyk-Balcerek oraz do Sylwii Milczarczyk. Jako ostatni głos zabrali jeszcze rodzice, a chwilę potem przyszła pora na symboliczny toast i oczywiście dobrą zabawę. Do wspólnej zabawy maturzystów zachęcał zespół Medium. Tej nocy bawiło się około 80 uczniów liceum wraz z osobami towarzyszącymi. Wszystkim udzielały się ogromne emocje. Nie obyło się bez stresu, zwłaszcza w kwestii poloneza. Najtrudniejszy był pierwszy krok. Pierwszy krok, żeby go zrobić, potem już stres delikatnie opadał, ale jeżeli jeszcze staliśmy tutaj, nie wychodząc, ja się trzęsłam. Stojący goście śmiali się ze mnie, bo to było widać ten stres po mnie, ale jak już wyszłam na parkiet, było ok. Tak, bardzo się stresowałem, ale mama mi dodała otuchy, rodzice dali mi otuchy i z Olą, z moją partnerką, bardzo podeszliśmy do tego wszystkiego dokładnie i myślę, że bardzo wszystko dobrze wyszło. Trochę się stresowałem, ponieważ ja sam tańczyłem z nauczycielką i ogólnie miałem takie obawy, jak dołączę do swojej pary, ale jakoś to wyszło. Szczerze mówiąc, nie stresowałam się jakoś bardzo. Nie był to aż taki trudny układ, mi się wydaje. Bałam się, że ktoś się pomyli bardziej niż ja, ale jakoś tak wydawałam się, że umiem i że dam radę. A długo przygotowaliście ten taniec na dzisiejszy wieczór? Tak, już chyba od października były pierwsze próby. Trudne było na pewno to, że ta sala była trochę mała, więc tak w niektórych momentach musieliśmy przystanąć trochę, no i wtedy taki się tłok lekki robi, można było pomylić krok, ale ogólnie dużo osób się stresowało, ja jednak jestem z takich osób, co nie stresują się za bardzo, ale myślę, że nie wyszedł najgorzej, wyszło nawet bardzo dobrze.
Od lat balom maturalnym towarzyszą tak zwane studniówkowe przesądy. Spytaliśmy uczniów pierwszego LO, czy w nie wierzą i które z nich są najważniejsze. Najważniejszy jest dla mnie ten przesąd, żeby nie ścinać włosów po maturze, po studniówce i żeby, bo prawdopodobnie wtedy ścinając włosy, ścina się razem z wiedzą, więc ja osobiście włosów ścinać nie będę. Nie wierzę. A który jest najważniejszy? Wydaje mi się, że najbardziej jest praktykowany przez dziewczyny z podwiązką. Praktycznie każda z moich koleżanek ma podwiązkę. Ja na pewno nie będę obcinała włosów do matury i tego będę przestrzegać, bo podobno wiedza ucieka, tak słyszałam. Co do innych przesądów, no to chyba raczej nie. Wydaje mi się tylko ten taki. Na inne tak jakoś nie zwróciłam uwagę. Chociaż w trakcie studniówki mało kto myśli o egzaminach, to porozmawialiśmy z uczniami o ich przygotowaniach do majowego maratonu. Jak przygotowania do matury trwają, czy są odłożone na razie na kolejne miesiące? Bez problemu, naprawdę. Jest w porządku, stabilnie. Mówisz, że systematycznie? Tak, systematycznie i miesiąc przed maturą zaczynam. Na pewno już zaczyna się tak poważne przygotowanie, już wszystko ćwiczymy, te wszystkie arkusze i tak dalej. Idzie powoli. Jak się okazało, niektórzy pierwsze ważne egzaminy mieli już za sobą. Zdałem prawo jazdy, część praktyczną za pierwszym razem, teorię zresztą też za pierwszym, więc jest dobrze. Studniówka dobrze zaczęta. Myślisz, że z maturą pójdzie równie łatwo? No spokojnie, przede wszystkim się nie stresować. No to myślę, że tak, że jak nie będzie stresu, to pójdzie. Korzystając z okazji, zapytaliśmy uczniów pierwszego LO o ich plany na przyszłość. Studniówka, matura, co dalej? Studia, no wiadomo, jeszcze nie wiem jakie, znaczy już mam jakieś pewne plany, ale nie chcę zapeszać. Jak się nie uda, pójdę na coś innego, nie będę się na pewno poddawać. No jeszcze nie chciałbym zdradzać, nie chciałbym zapeszać, ale... No mam nadzieję, że wszystko wypali tak, jak planowałem. Oczywiście studia. A jakie? No na razie moja tajemnica, ale podzielę się tą informacją, jak już będzie po wszystkim. Zapytaliśmy maturzystów o to, co najlepiej zapamiętają z lat szkolnych spędzonych w pierwszym liceum. Na pewno zapamiętam z rodzinnej atmosfery, z tego, że wszyscy się znali w naszym liceum i z bardzo dobrej kadry nauczycielskiej, ponieważ bardzo dobrze nas przygotowali do matury. Na pewno z atmosfery. U nas w Zielonym atmosfera jest super i jest naprawdę tak, wszyscy się znają, wszyscy sobie rozmawiają czy zagadują i naprawdę jest tak trochę jak w rodzinie, można powiedzieć. Tak się mówi w ogóle o tej szkole od zawsze, że jest taka rodzinna atmosfera i to jest naprawdę prawda. I wszystkich zachęcam do naszej szkoły, bo jest naprawdę fajnie. Najbardziej zapamiętam ludzi. Przyjaciół, tak szerokie grono przyjaciół. Naprawdę nie spodziewałam się, idąc do tej szkoły, że będzie tak dobra atmosfera. Poza tym oczywiście nauczycieli, którzy też niesamowicie wpłynęli na moje życie i na moją wiedzę, kształcili mnie. Dlatego tak, przede wszystkim ludzi. Swoim kolegom i koleżankom maturzyści przesyłają za pośrednictwem naszej telewizji najlepsze życzenia. Przede wszystkim to chyba, żeby każdy zdał i maturę też, żeby zdali wszyscy. A tak to, no teraz to miłej zabawy póki co na studniówkę. Dużo determinacji do nauki, bo nauka jest najważniejsza w życiu, pamiętajcie o tym. A co jeszcze? Tylko nauka, nic poza tym, naprawdę. Żeby byli wytrwali w nauce pilnej, no bo to jednak najważniejsze, żeby się motywowali nawzajem, bo ja na przykład w ogóle nie mam motywacji, ale postaram się jak najlepiej napisać tę maturę i tego też im życzę. Szampańskiej zabawy oczywiście do samego rana, żeby wszyscy zapamiętali dobrze. No i dobrych studiów i wszystkiego dobrego. Wspaniałej zabawy, żebyśmy zapomnieli o codzienności i mogli oderwać się od tej całej nauki. To tak na dzisiaj, a na następne 4 miesiące, żebyśmy mogli się sprężyć i dać z siebie wszystko po prostu, żeby na maturze nie było żadnego stresu i żeby też wynik był satysfakcjonujący. Do tych życzeń dołącza się również nasza redakcja. Wszystkim tegorocznym maturzystom już dziś życzymy połamania piór na egzaminach. Za nami nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kozienicach. Podczas niej m.in. ślubowanie złożył radny Grzegorz Wronikowski, który zastąpił w Radzie Miejskiej Edwarda Pułkowskiego.
Od uczczenia minutą ciszy pamięci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza rozpoczęła się czwarta nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kozienicach. Odbyła się ona we wtorek, 15 stycznia. Po dyskusji na temat procedur związanych ze zwołaniem sesji nadzwyczajnej przez burmistrza i przegłosowaniu przy 3 głosach wstrzymujących porządku obrad nastąpiła prezentacja nowego zastępcy do spraw społecznych Doroty Stępień. Burmistrz Piotr Kozłowski, zabierając głos, podkreślił, że jest ona doświadczonym samorządowcem. Sama pani burmistrz po zaprezentowaniu swej drogi zawodowej zaznaczyła, że powierzone jej obowiązki będzie wypełniać najlepiej jak potrafi, zawsze z korzyścią dla mieszkańców gminy Kozienice. Następnie miało miejsce złożenie uroczystego ślubowania przez nowego radnego Grzegorza Wronikowskiego. Zastąpił on w Radzie Miejskiej Edwarda Pułkowskiego, który z przyczyn osobistych złożył mandat radnego. Grzegorz Wronikowski startował z list Kozienickiej Inicjatywy Samorządowej Piotra Kozłowskiego w okręgu nr 1. Podczas sesji radni jednogłośnie przegłosowali też zmiany w składach osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej, w których zasiadał radny Pułkowski. Jego miejsce zajął radny Wronikowski. Zmiany miały miejsce w Komisjach Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji. W czwartek 10 stycznia do użytku mieszkańców gminy Kozienice oddana została dworcowa poczekalnia. Pasażerowie dzięki niej mogą oczekiwać na autobusy w komfortowych warunkach i nie marznąć. Poczekalnia w lokalu nr 6 w budynku przy ulicy Warszawskiej 4 jest czynna codziennie w godzinach od 6 do 18. Do dyspozycji pasażerów jest tu także toaleta. Obiekt będzie otwarty przynajmniej do końca kwietnia. O otwarcie poczekalni w imieniu mieszkańców apelował pod koniec grudnia w czasie trzeciej sesji Rady Miejskiej radny Stanisław Kuźnar. Burmistrz Piotr Kozłowski przekazał tę sprawę zarządzaniu mieniem komunalnym. A już za chwilę w dalszej części aktualności powiemy m.in. o 27. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Garbatce i w Ursynowie, akcji profilaktycznej w Świerżach Górnych oraz zbiórce krwi w Zespole Szkół. Zanim jednak przejdziemy do tych tematów, zapraszam Państwa na relację z występu kabaretu Smile w Kozienicach. Materiał Anny Anioł. W Kozienickim Domu Kultury wystąpił pochodzący z Lublina kabaret Smile. Mieszkańcy Kozienic i okolic w czwartek 17 stycznia mieli okazję zobaczyć aż 2 występy. Grupa w składzie Andrzej Mierzejewski, Paweł Szwajgier i Michał Kincel pokazała swój najnowszy program To się nadaje do kabaretu. Bo ten program ma to do siebie, że im mniej ludzie, którzy nie byli na tym spektaklu, wiedzą, tym lepiej dla nich samych. Michał jest za skromny, ma fenomenalną postać średniowiecznego nastolatka. To trzeba zobaczyć, to jest po prostu, to jest Oskar. Oskar. Pojawiają się też klasyki, czyli właśnie postaci, które gdzieś tam jakiś czas nie było u nas, czyli to pan Stanisław, jest Bożenka. Każdy ten program jest inny, każde granie jest inne, więc a ci to już w ogóle szczególny jest występ. Występ w Kozienicach był pierwszym w tym sezonie. To właśnie u nas komicy wrócili na scenę po zasłużonym miesięcznym urlopie. Bardzo lubimy te spektakle, kiedy wracamy na takie świeżości i aż czekam, co się wydarzy. Jest kontrolowana improwizacja, tak, bo skecze dobrze znamy, dobrze się w nich czujemy, znamy swoje postacie, więc czujemy się pewnie i na pewno się zaskoczymy dzisiaj nieraz. Widownia dopisała i nikt nie żałował swojej obecności, bo Smile wiedział, jak zadbać o dobry humor kozieniczan. Były skecze i piosenki odnoszące się do codziennych sytuacji i ponadczasowych tematów, na przykład relacji rodzic-dziecko. Spotkaliśmy się też z Bożeną i Merlinem. W czasie występów komicy wchodzili w interakcję z publicznością, tworząc niezwykłą atmosferę. Swój program zakończyli zupełnie na poważnie, przesłaniem, że warto być dobrym i warto pomagać. Smile przekazał też pozdrowienia dla naszych widzów. Drodzy widzowie Kroniki Kozienickiej. Tu kabaret Smile z Lublina.
pod Kozienicami. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się wszystkiego dobrego w nowym roku i odnajdźmy się w tym jakże trudnym świecie. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Łódź Filmowa, a partnerem Kozienicki Dom Kultury. Przenosimy się teraz do Garbatki i Ursynowa. W tych miejscowościach też jak co roku grano z Jurkiem Owsiakiem. Już po raz kolejny do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dołączyły sztaby w Garbatce Letnisku oraz w Ursynowie w gminie Głowaczów. Jak co roku w obu tych miejscowościach na wszystkich chętnych czekały specjalne atrakcje. W naszym finale dzisiejszym wystąpią nasi seniorzy z chóru WRZOS. Wystąpią dzieciaki, które tańczą pod kierunkiem pani Lidii Żuchowskiej w naszej świetlicy gminnej, ale również po raz pierwszy wystąpi zespół ze Stowarzyszenia Muzykom, za co bardzo serdecznie dziękujemy. No i oczywiście odbędzie się licytacja gadżetów orkiestry i nie tylko. Garbacki sztab mieścił się w budynku dawnej świetlicy przy ulicy Kochanowskiego, a lokalny finał rozpoczął się o godzinie 15. Tu wszystkich przybyłych przywitały wójt Teresa Fryszkiewicz oraz Barbara Krakowiak, która po raz kolejny prowadziła imprezę. Przypomniała ona historię akcji zapoczątkowanej przez Jurka Owsiaka, a chwilę potem jako pierwsi dla zebranych wystąpili seniorzy z chóru WRZOS. Przygotowali oni wiązankę kolęd oraz utworów rozrywkowych. Następnie przyszła pora na pierwsze tego dnia licytacje. Pula gadżetów i fantów była bardzo ciekawa. Oprócz tych przysłanych przez Wielką Orkiestrę typu koszulki, kubki, puszki i tak dalej, znajdzie się parę niespodzianek, mamy obrazy przekazane przez osoby prywatne, jak również ja też dołożę swoją cegiełkę na licytację. Niespodzianką od wójt okazało się markowe pióro, które zostało wylicytowane za 140 zł. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także inne przedmioty. Kolejne aukcje odbywały się pomiędzy poszczególnymi występami. Wśród prezentujących się artystów były uczestniczki warsztatów tanecznych. Powiedzcie mi, co na dziś przygotowałyście na finał? A taniec. A co zatańczycie? Zatańczymy Charlestona i małych dzieci Dawny Układ. A możecie nam mi powiedzieć, jak często, jak długo trenujecie i kto was trenuje? Trenuje nasz pani Lidia Żuchowska, a jak długo ćwiczymy, no tego się nie da ustalić. 3-4 lata. Rozumiem, że będzie gorące show. No tak. To, co działo się w sztabie, to tylko część akcji w Garbatce i okolicach, ponieważ już od rana w różnych miejscowościach można było spotkać wolontariuszy. W tym roku mamy 22 wolontariuszy, nie tylko z samej Garbatki Letnisko, bo kwestujemy również na terenie Sieciechowa i Zajezierza. Julia, powiedz mi, gdzie dzisiaj kwestowałaś? Pod kościołem w Zajezierzu. I jak reakcje ludzi, z którymi miałaś dziś okazję się spotkać? Chętnie rzucali pieniądze do puszki? Tak, chętnie. Byli zadowoleni. Praca organizatorów i wolontariuszy, a przede wszystkim wsparcie wielu osób, dały wspaniałe efekty. Bo tego dnia garbacki sztab zebrał w sumie 9804 zł i 17 groszy. Równie ciekawie było w Ursynowie, w gminie Głowaczów. Tam sztab tradycyjnie mieścił się w zespole szkół ogólnokształcących. W tym roku gramy tanecznie przede wszystkim. Od 16 mamy dyskotekę dla wszystkich, wstęp wolny. No, oprócz tego kwestujemy od samego rana na ulicach okolicznych miejscowości Ursynów, Brzuza, Głowaczów, Cecylówka i jak zawsze w gminie Pionki, ponieważ razem z nami gra szkoła w Suchej. A ilu wolontariuszy zaangażowanych jest w tym roku w sztabie? W tym roku mamy ponad 20 wolontariuszy właśnie z naszej szkoły, ze szkoły w Suchej oraz ze szkoły w Cecylówce Brzuskiej. Zabawę taneczną zorganizowano w sali gimnastycznej szkoły. W tym samym czasie do sztabu zaczęli wracać wolontariusze, którzy od rana zbierali pieniądze. Gdzie dzisiaj kwestowałaś i jak długo ci za to zajęło? No równie, byłam o 12, 16 i do końca mszy ogólnie. A w jakim miejscu? W Suchej. A powiedzcie mi, jak nastawienie osób, z którymi mieliście okazję się dzisiaj spotkać? Chętnie rzucają datki do puszek? Nastawienie osób jest różne, to zależy jak kto woli po prostu. Są takie osoby, które są bardzo przeciwne i
wchodzą w bardzo dziwne dyskusje z nami, w których my nie chcemy kontynuować i nie kontynuujemy. I po prostu to jest bardzo smutne, bo my się staramy, tak chcemy jak najlepiej, a ludzie po prostu robią inaczej. Mimo to wolontariusze dzielnie działali. My jesteśmy najbardziej za, popieramy akcję w 100%. Po prostu same wiemy na przykładach rodziców, którzy nam opowiadają różne historie. Wiemy, że te akcje ratowały wiele dzieci i popieramy ją. Słuchaj, po raz który jesteś wolontariuszem i dlaczego zdecydowałaś się pomóc? Ja jestem już drugi rok, ponieważ ja bardzo lubię pomagać dzieciom, bo nie mogę patrzeć, jak one cierpią w ogóle. Po raz który jesteś wolontariuszem i dlaczego zdecydowałaś się pomóc? Po raz drugi i ponieważ mogę pomóc innym dzieciom. A gdzie dzisiaj kwestowałaś? Gdzie zbierałaś pieniążki? Przed kościołem w Cecelówce. Widzę, że masz ze sobą identyfikator. Możesz go opisać? Nasze zdjęcie jest na pewno. Kto jest szefem sztabu? Z jakiej szkoły jesteśmy? Nasze imiona i nazwiska. Wśród atrakcji, które czekały tego dnia w sztabie, były m.in. licytacje gadżetów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak zawsze, dużym zainteresowaniem cieszyły się koszulki i kalendarze. Wylicytowano także zegarek, torbę płócienną czy poduszkę z datą tegorocznego finału. Około godziny 18:00 w Ursynowie zapłonęło światełko do nieba. Uczestnicy akcji odpalili przy ognisku zimne ognie, by w symboliczny sposób uczcić tradycyjny element finałów orkiestry Jurka Owsiaka. Akcja w Ursynowie jak zawsze przyniosła efekty, bo w tym sztabie zebrano 8 286 zł i 44 grosze. W sumie w Garbatce i Ursynowie zebrano nieco ponad 18 tysięcy złotych. Jak bezpiecznie spędzić ferie dowiedzieli się uczniowie ze Świerży i Ryczywołu podczas specjalnego spotkania z przedstawicielami policji i straży. W środowy poranek 16 stycznia w Szkole Podstawowej w Świerżach Górnych zorganizowana została akcja profilaktyczna z udziałem policjantów i strażaków. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był dzielnicowy Jakub Olszak i odbyła się ona w ramach programu Dzielnicowy Bliżej Nas. Dzisiaj właśnie dzielnicowy zainaugurował spotkanie z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Świerżach Górnych oraz w Ryczywole. Jest to jego teren i dlatego przed rozpoczynającymi się feriami zimowymi będzie dzisiaj przeprowadzone spotkanie profilaktyczne wspólnie ze strażakami. Akcja przeprowadzona została w dwóch turach. Wzięli w niej udział uczniowie ze szkoły w Świerżach, a także z Ryczywołu. W jej trakcie przekazano uczestnikom wiele cennych informacji. Będziemy przypominać, jak mają się zachować w domu podczas zabaw na podwórku i przestrzegać przed niebezpieczeństwem związanym z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Czyli przypominamy o noszeniu elementów odblaskowych, ponieważ one w tym okresie są bardzo ważne. Będziemy propagować bezpieczne zachowanie podczas ferii dotyczące zbiorników wodnych, to znaczy zachowania bezpiecznego młodzieży przy zbiornikach wodnych. A jakie to są zachowania? Można w kilku słowach powiedzieć, czego kategorycznie nie wolno robić? Przede wszystkim nie można wchodzić na lód. Jest to bardzo niebezpieczne i takie sytuacje wejścia mogą powodować utratę zdrowia, jak i życia. Uczniowie zgromadzeni na boisku szkolnym wysłuchali ciekawych prelekcji, a także dzięki strażakom mogli naocznie przekonać się, jak powinna wyglądać pomoc w przypadku, kiedy pod kimś załamie się lód. Strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej z Kozienic wspólnie z druhami ochotnikami ze Świerży Górnych zaprezentowali sceny rodzajowe, podczas których w prosty sposób pokazali, jak należy ratować tonącego po załamaniu się pod nim lodu. Ważną rzeczą jest też to, aby od razu, jak zauważy się takie zdarzenie, wezwać fachową pomoc, która jest wyposażona w odpowiedni sprzęt. Na zakończenie każdego ze spotkań uczestnicy zostali zaproszeni na gorącą herbatę, którą także zorganizował dzielnicowy. Dyrektor placówki Małgorzata Wolszczak była bardzo wdzięczna za zorganizowanie i przeprowadzenie tej akcji w szkole. Po raz drugi w tym roku szkolnym w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. W środę 16 stycznia chętnych, by bezinteresownie podarować własną krew osobom potrzebującym, było aż 64. Spośród nich pozytywnie zakwalifikowano 50 dawców, z których dokładnie połowa oddała krew po raz pierwszy.
Podczas akcji zebrano ponad 22 litry tego bezcennego leku. To prawie 7 litrów więcej niż podczas poprzedniej zbiórki. Każdy z czystego serca tu przychodzi, z chęci pomagania innym. Każda akcja cieszy się dużym zainteresowaniem, z akcji na akcję coraz więcej osób przybywa, co nas bardzo cieszy, bo większa ilość krwi to też większe bezpieczeństwo osób, które po prostu wymagają czy leczenia, czy ratowania życia. Większa ilość osób młodych to też większe bezpieczeństwo na przyszłość, bo niestety społeczeństwo się starzeje, w związku z tym trzeba szukać nowych, młodych osób, na których będzie można w przyszłości liczyć. Szkoła od wielu lat organizuje tego typu przedsięwzięcia i regularnie bierze udział w konkursach promujących ideę krwiodawstwa. W poprzedniej edycji turnieju pod nazwą Młoda Krew Ratuje Życie młodzież z Kozienic nie miała sobie równych w całym województwie. Zespół szkół zajął pierwsze miejsce na Mazowszu za oddanie największej ilości krwi, ponad 95 litrów. Szkoła została nagrodzona pucharem i dyplomem uznania. Ale to nie jedyne wyróżnienie. W 7. edycji konkursu Szkoła Przyjazna Honorowemu Krwiodawstwu, który jest organizowany przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu, szkoła zajęła drugie miejsce. W grupie szkół regionu radomskiego w tym konkursie brało udział 49 szkół, z czego 26 właśnie z regionu radomskiego. Natomiast jeszcze medal otrzymała szkoła, jak również opiekunki szkolnego koła PCK podczas obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa. To jest medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża właśnie za promowanie honorowego krwiodawstwa, za efektywne działanie promujące ruch honorowego krwiodawstwa. Szkoła uczestniczy również w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Twoja Krew Moje Życie, organizowanej w ramach programu Polityki Zdrowotnej pod nazwą Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020, finansowanego przez ministra zdrowia. Akcję pobierania krwi przeprowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. Organizację zbiórki przygotowały panie Anna Adamczyk i Maria Hajduk, opiekunki koła PCK. W tym roku szkolnym będzie można jeszcze raz oddać krew. Zbiórka w Zespole Szkół odbędzie się w środę 3 kwietnia. Za nami kolejny poranek dla dzieci przygotowany przez Szkołę Muzyczną. Tym razem motywem przewodnim była zima. Muzyka zimy była tematem przewodnim poranka muzycznego dla dzieci, który odbył się w sobotę 12 stycznia w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Na przybyłe do szkoły muzycznej pierwszego stopnia maluchy, jak zawsze, czekały ciekawe atrakcje. Żeby wczuć się w śnieżny klimat, dzieci zrobiły sobie szybkie przebrania przy użyciu białej bibuły i rzuciły się w wir zabawy. Maluchy ciągnęły się na wirtualnych sankach, czarowały zimę przy użyciu sztucznych sopli, tańczyły na lodzie z folii czy rozsypywały płatki śniegu z papieru oraz piór. Ponadto grały przy użyciu papierowych kartek, bawiły się balonami, a nawet rzucały papierowymi śnieżkami. Do udziału w poranku zaproszeni zostali młodzi artyści ze szkoły muzycznej, a dla zebranych zagrali Arleta i Marcel Dzięciołowcy oraz zespół cygański pod kierunkiem Patryka Walczaka. Organizatorem wydarzenia była Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Kozienicach. Poranek poprowadziła Kinga Bobienko. Do 11 lutego w Centrum Kulturalno-Artystycznym można oglądać pracę uczestników zajęć artystyczno-plastycznych odbywających się w Kozienickim Domu Kultury. Relacja Mariusza Basaja. Szkice z pracowni to tytuł wystawy, którą od 14 stycznia można oglądać w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego. Na ekspozycję składają się prace uczestników zajęć artystyczno-plastycznych odbywających się w Kozieńskim Domu Kultury w ramach Akademii Szerokich Horyzontów oraz zajęć fakultatywnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prezentowane prace powstały w okresie od października do grudnia 2018 roku pod okiem prowadzącego zajęcia Wojciecha Stachurskiego, plastyka, rzeźbiarza, magistra sztuki.
tym czasie uczestnicy uczyli się podstaw rysunku. Między innymi ćwiczyli komponowanie kadrów, a także grę światła i cieni. Autorami prac są Piotr Awtyka, Jagoda Delega, Amelia Drabik, Jakub Koprowski, Hanna Łukiewicz, Oliwia Szczubełek z grupy młodzieżowej, a także Joanna Bacho, Władysława Barbara Drachal, Janina Jaśkiewicz, Grażyna Kamińska, Maria Komsta, Elżbieta Kwiatkowska, Wanda Laskowska, Elżbieta Majewska, Alicja Spyra i Lucyna Stępień z grupy seniorów. Wystawę można odwiedzać do 11 lutego. Kozienicki Dom Kultury zaprasza na wystawę prac Ewy Bieleckiej, zatytułowaną Budzę się, bo mam pomysł. Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek 25 stycznia o godzinie 17 w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego. Ewa Bielecka to absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Sama o sobie mówi, że jest niepokorną artystką. Ma duszę odkrywcy i chce spróbować wszystkiego. Jako artystka nie skupia się na jednej formie przekazu. Lubi malować, pasjonuje się rękodzielnictwem. Jej prace mają charakter ozdobny, a z drugiej strony posiadają wartość użytkową. Z pasją uczy zarówno siebie, jak i innych, prowadząc warsztaty artystyczne. Jest współzałożycielką Grupy Kobiet Kreatywnych, nieformalnej organizacji działającej na rzecz i dla mieszkańców Zwolenia, a także współorganizatorką wielu imprez artystyczno-kulturalnych. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 10 marca. Zapraszamy! I to już wszystko w tym wydaniu aktualności. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.